Cześć, przychodzę dzisiaj do Was, Wam pokazać troszkę ujęć makro krewetek. Co u mnie, co z krewetkami, to dostawiłem dwa zbiorniki. Jeden zrestartowałem na akadamę, dwa dostawiłem na iście. Akadama już dojrzała, 4 tygodnie pyknęły 20 lipca. Puściłem tam już jakieś krewetki, oblatywacze. Dwa zbiorniki wystartowałem na iście. Mają już około 3 tygodnie, bo miały 3 podmiany. Opowiem o tych zbiornikach może kiedy indziej jeszcze przy następnym filmiku. Teraz sobie obejrzyjcie troszeczkę ujęć makro obecnych krewet. Co chciałem jeszcze powiedzieć? A, że w sumie to bym położył cały regał krewetek. Tak się stało, że testując solę Salty Premium, robiłem testy GH zaraz po zmianie z poprzednich soli. Wcześniejsze były Qualdropa. No i robiłem te testy na pierwszy raz, żeby się zorientować, ile tej soli sypać na wagę, jak to wygląda. Pierwsze moje podejrzenia, że coś jest nie tak, to już były z pierwszymi podmianami, około 2 miesięcy temu, troszkę więcej, kiedy to miernik pokazywał mi 140, prawie 150 ppmów i to testy JBL-a pokazywały mi GH na poziomie 5,5-6. Metodą kropelkową na 10 ml. I tak robiłem te testy praktycznie co tydzień przy podmiankach, żeby być pewnym. I ostatnio przy piątku po pracy, mówię, zmierzę, bo coś jest nie bardzo. Znalazłem krewetkę, która wylinki przejść nie mogła. A parę dni wcześniej też wyciągnąłem jedną krewetkę, która się męczyła. I włożyłem ją do innego baniaka, no bo myślałem, że coś jest może z tą jedną konkretną bańką nie tak. No co się okazało, poleciałem po te testy w piątek po pracy i pomierzyłem GH w baniakach, to najniższe miałem 9, a najwyższa była u PRL-ków i to było 11. Także poszły szybkie podmiany po 50% na czystą wodę RO i w sobotę rano poszła kolejna podmiana, taka zwykła, znaczy no zwykła, niezwykła. No, standardowa ilość wody została spuszczona, czyli tam około 2 litrów i dolałem czystego RO również. Po tych zabiegach stwierdzam, iż starsza krewetka Panda nie wytrzymała takiego skoku parametrów i wyzionęła ducha. Akwaria są obecnie pod obserwacją. Większej ilości zgonów nie stwierdziłem. Także to chyba tyle, jeżeli chodzi o jakieś nowości. No, pokażę Wam takie zdjęcia tych baniek, jak one tam wyglądały. To jeszcze były... Ja je robiłem pewnie z 2 tygodnie temu, także nie są jakoś tam super świeże. No ale nic się w nich nie zmieniło, oprócz tej akadamy, gdzie tam już są krewetki, ale to nie pokażę Wam tego teraz, zobaczycie to później. Także miłego oglądania i miłego całego tygodnia. Trzymajcie się, cześć! A, jeszcze jedna rzecz bym zapomniał. Zawsze pamiętajcie, że przy zmianach soli, żeby badać te GH. No ja mimo wszystko już badałem, no niestety sam siebie wrobiłem, bo kończyły mi się te testy kropelkowe i one już w sumie miały około roku czasu, więc prawdopodobnie były przeterminowane, no bo ja nie wiem, ile one mają tam termin ważności, ale tak to wygląda, no. Pilnujcie tego. Rozmawiałem dzisiaj z kolegą, on robi 3 różnymi rodzajami testów kropelkowych. No może to jest i trochę przesada, ale dobrze jest mieć nawet te same, ale dwie butelki, nie? Żeby sobie zbadać raz jednymi, raz drugimi, bo bywa różnie. Przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mówią. Dobrze, nie przeciągam. Trzymajcie się, cześć.